Dzień dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mafkar, a dzisiaj mam dla was troszeczkę słowa większego kalibru, bo jak pewnie widać jest to Mazda CX-7 i według mnie on się zaliczy do tych jednych z większych SUV, no nie jest to maksymalny SUV, tak jak na przykład Q7 czy jakieś tam Mercedesy, ale naprawdę bryczka większa od Mokki czy ASX-a. Tutaj mamy silnik benzynowy 2.3 turbomocny 260 koni. I pewnie jak teraz już widzicie, będę sobie obchodził do środka. Jest już zarejestrowana w kraju, bo tutaj klienci z Brzezin wstawili ją do sprzedania, więc przyszły nabywca może spokojnie sobie jeszcze na ich OCE i chwilę i przeglądzie pojeździć, bo to jest do lipca tego roku. Co o Mazdzie jeszcze więcej? Mamy tu rok 2007, manuala i napęd 4x4, co nie było taką oczywistością, były też przednie. Ale mi się wydaje, że przy tych samochodach, przy tej dużej mocy jednak warto mieć to 4x4. Przebieg niecałe 230 tysięcy, rocznik 2007, grudzień. No i co warto jeszcze dodać, przepiękny według mnie kolor, naprawdę taki elegancki, nie wiem czy to nazwać rubinowy, to jest czerwony, a niebieski, szmaragdowy kolor. To jest taki flagowy, trochę był Mazdy kolor przez wiele lat. Najczęściej mogliście tą szóstkę jeszcze kupić Mazdę. A później przejść na ten taki wiśniowy, a jeszcze jak ktoś pamięta stare Mazdy, to mieli taki kolor. To był Mazdy 323F, Aqua, taki jasny, jak ocean, coś taki dużo jaśniejszy, zielony czy niebieski niż to. Dobra, ale tu nie o kolorach nie będę gadał. Możemy powiedzieć jeszcze coś o wyposażeniu. Koła 17 i 4 opony takie same, bo wiadomo, jest to napęd 4x4. Przyciemniane szyby, mamy ksenon, z tyłu dwie rury, czujniki parkowania, na dachu jest jeszcze wycięty otwór, czyli tak zwany szyberdach. I chyba dostęp bezkluczykowy, tak, dostęp bezkluczykowy jest, podchodzicie, na klameczki są na przyciskach, przyciski są na klameczkach, idzie to łatwo otworzyć. Co do stylistyki, no naprawdę te samochody są bardzo ładne, fajnie linia poprowadzona. Można powiedzieć, że się wcale nie zestarzały, bo to wyszło 2000 chyba się, jak nie mam, pierwszy model w 2006 roku. To powiem wam, prawie jak na 20-letnią konstrukcję, dalej wygląda świetnie, chociaż mi się te Lexus światła zawsze przestały podobać po pewnym czasie, bo kojarzyły mi się tylko z takim tuningiem. Ale to Mazda zapoczątkowała chyba razem z Lexusem takie robienie tych lamp na biało. Te z przodu wyglądają fajnie, bo mają czarne wnęki. Czy coś jeszcze mam o nim powiedzieć? Ach, no może wam powiem, że z technicznych spraw, a tutaj ci klienci sobie zrobili w niej w silniku łańcuch i turbinę. Czujcie, silnik zasuwa dobrze. O oponach wam wspomniałem. I czy jest oczywiście bardzo ważna rzecz, czyli blacharka. Blacharka jest na niej ładna. Nic nie znajdziecie, wielkich jakichś parchów czy czegoś, może minimalny jakiś odprysk czy coś, ale jak na CX-7 jest nieźle, bo potrafią być bardzo uchrupane, a ta jest ładniutka. I też może dlatego, że jak ją zmierzyłem miernikiem, no to jakieś pojedyncze elementy mają, przed, nie wiem, 120-130 mikron, czyli raz polakierowane, żeby może jakaś rysa czy coś, ale tak to auto jest równiutkie i przyjemne w środku. A w środku jeszcze wam dodam, że macie skórę, ale nad tym się już nie będę rozwodził, bo to zawsze opowiadam wewnątrz pojazdu. To by było z zewnątrz tyle. Wchodzimy do środka. No to opowiadamy sobie o wnętrzu, szyberdachu, o którym wspominałem. Skórzana, jasna, tapicereczka z tyłu z ISOFIX-em, z dużym podłokietnikiem. Tutaj jeszcze dodam wam, że jest podgrzewane są te fotele, a mój jest przy okazji tutaj sterowany elektrycznie, więc możecie sobie go wygodnie ustawić. Ten drugi jest sterowanie normalnie ręcznie, a no tak to stosowały te wszystkie marki, może nie premium, ale wygoda jest najważniejsza według mnie dla tego, kto prowadzi, bo on ma was dowieść do domu. Ale nie róbmy wielkich dygresji. Jeszcze wam wspomnę, że ten papier na wymianę, bo tu było w miejscowym warsztacie robione, mam. Tam wystawili to potwierdzenie tego naprawy, tego czy wymiany tego łańcucha i wymiany chyba tej turbiny. Dobra, środek. Tak się to prezentuje, sprytnie wszędzie kółeczka, jak widać kółeczka, 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 tym regulujecie sobie siłę nawiewu, a tym włączacie mode, czyli kierunek, gdzie ma być nawiewane. A tutaj ustawiacie oczywiście ciepło, radio jest takie z zmieniarką, jak widać 6 płyt i jeszcze MP3, no i oczywiście widać coś tam się przyciszyłem, wyświetla
utwór, który gramy na środku. Plastiki dosyć dobrej jakości, góra miękka, lekko, tutaj już wiadomo, twardsze, ale dość precyzyjnie i przyjemnie zaprojektowane według mnie. Nie ma miliarda przycisków, jest wszystko to, co potrzeba, idzie to łatwo obsłużyć. Na środku ładna kierownica, oczywiście modne piano black, sterowanie tempomatem, radiem. Zegary, jak ktoś kojarzy, ma Mazda 6 drugiej generacji, bardzo podobne tuby, czy tam w trójce były też takie same. I ogólnie to w takim zamkniętym, jak widzicie, jajeczku, można powiedzieć, bo teraz niedawno Wielkanoc, to tak najszybciej się to skojarzy. Proszę, tutaj wyłączanie kontroli trakcji, airbagów, no to już wam pokazywałem, te elektryczne szyby. I tutaj, dobrze, ktoś pomyślał, nie dali tutaj białej skóry, tylko czarną, gdzie najczęściej to brudzicie od łokcia. Jakieś tu poduszki w tych w słupkach, takie rzeczy, ABS-y, to już wiadomo, nigdy wam nie opowiadam, bo to już są standardy na pojazdy, które mają, które wyszły po 2000 tam którymś rok. Jeszcze mogę wam pokazać duży, bardzo wygodny podłokietnik z jednym schoweczkiem i tu jeszcze macie, teraz nie wiem, czy będzie widać, jeszcze jest drugi jakby schowek pod tym, więc można naprawdę szpargałów napchać. No i tutaj jeszcze jest taki schowek standardowy. Skrzynia sześciobiegówka, też fajny plusik, bo takie te lata tych przełomu 2005 potrafiły jeszcze samochody mieć pięciobiegowe skrzynie z jakimiś mniejszym pojemnościami. Tutaj mamy taki, no i oczywiście światła w automacie, żeby same nam się te ksenony włączały. Cóż, aucie to tyle. Pamiętajcie, że przy tym samochodzie nie ponosicie kosztów związanych z rejestracją, bo już jest zarejestrowany, można sobie tylko przerejestrować na siebie. A jak się film wam podobał i macie do niego pytania, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz z tym pytaniem lub też zadajcie mnie przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.